Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i dziś będzie inny mecz niż zwykle, mianowicie będzie to mecz, w którym gram ja i nie będzie to komentarz w stylu komentarz a la nie wiem kto wygra i tak dalej, tym razem wiem kto wygra, chociaż tak wam nie powiem. I jest to troszkę tak, będę się starał tutorialowo to zrobić, ponieważ będzie to, jak zapewne widzieliście w tytule, bronienie się przed 1-1-1. Słynnym terrańskim zagraniem 1-1-1. Oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą co to jest 1-on-1, 1-on-1 to jest build Terrana, który jest tak naprawdę niekoniecznie, w którym niekoniecznie są jedne baraki, jedna fabryka i jeden starport, ale liczy się to, że jest jedna baza i jest bardzo silny push Terrana wykorzystujący na pewno Marinesów, Siege tanki, Banshee zwykle i zwykle też jednego Ravena. Raven jest tak naprawdę kluczowy wbrew pozorom właśnie w tej kompozycji poprzez swojego Point Defense Drona. Powiedziałem już co to wszystko będzie, także nie jest to może wielkie zaskoczenie, ale przełączę się na kamerę moją i będę troszkę się starał mówić o tym. Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i zapraszam was do kolejnego casta. Tym razem będzie to cast inny niż zwykle, nie będzie to gra profesjonalna, nie będą to naprawdę dobrzy gracze, będzie to kiepski gracz, znaczy średni gracz, nie ukrywajmy. Czyli ja, Scythe, Scythe, zwany także SCT, znany także jako SCT StarCraft. Tak, cierpię dzisiaj na egocentryzm. Możecie oglądać tutaj moje wspaniałe mikro próbkami przy wydobywaniu minerałków na początku. Tak, tak, przypominam, dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jestem w, no, top 8 w tej chwili diamentu. Myślę, że nie uda mi się zostać w top 8, bo jutro wyjeżdżam, o czym poinformowałem was w innym filmiku. Ale tak czy inaczej, no mam się za całkiem niezłego gracza, żeby nie było. A ten film będzie nieco inny niż zwykle, bo jest to w pewnym sensie tutorial do 1-1-1, a raczej do obrony przeciwko 1-1-1 jako Protoss. 1-1-1 build to jest taki początek rozgrywki w wykonaniu Terrana, który jest też de facto all-inem, który polega na tym, że buduje się jedne baraki, jedną fabrykę, jeden starport i z baraków buduje się Marinesów, z fabryki buduje się głównie Siege tanki, ewentualnie kilka Helionów, ze starportu buduje się jednego Ravena i kilka Banshee. No i czasem ma się dwa baraki, a nie jeden barak, tak żeby nie było. Odmian jest bardzo dużo, ale idea jest jedna. Idea jest jedna, jest to all-in z jednej bazy. I taki, przed którym wbrew pozorom naprawdę ciężko jest się wybronić, ponieważ wchodzi on dość wcześnie, to jeszcze zobaczycie. I no Protoss nie ma tutaj zbyt wielu technologii do obrony przed takim all-inem. Wiem, że 1-on-1 sprawia problem bardzo wielu Protossom. No i cóż, zapraszam was do dzielenia się przy okazji swoimi odczuciami, strategiami na temat 1-on-1. Przede wszystkim najważniejsze jest na początku dowiedzieć się, że jest to 1-on-1 build. Nie jest to takie oczywiste. W tej chwili na przykład widzieliśmy, że widzę, po pierwsze, widzę jedną rafinerię, po drugie, widzę, że Orbital Command jest budowany, widzę jedne baraki i widzę, że się będzie tutaj blokował. I to jeszcze tak naprawdę nic nie oznacza. Tak jak mawiał Day9, nigdy nie można założyć sobie, że to jest taki a taki build. Jedno, co można sobie powiedzieć, to to, co to nie jest. I ja widzę w tej chwili, że to już nie jest wczesny expand, ponieważ, no, oczywiście jest tu ten jeden gejzer i po drugie jest Orbital Command. Zwykle chyba się robi expa przed Orbital Commandem. Są chyba buildy, które mają Orbital Command i wczesnego expa, ale wydaje mi się, że raczej najpierw jest ten Command Center, potem jest drugi. Najpierw jest Command Center, potem jest Orbital Command na pierwszym Command Centrze. Dobrze, i co ja widziałem? Widziałem jedne baraki i widziałem jeden gaz. Nie mam pojęcia, że jest tu długi gaz, nie mam pojęcia, że coś tu jest więcej budowane, ale no ja w swojej głowie w tym momencie założyłem już, że to jest 1-1-1 i od tego momentu wydaje mi się już zaczynam powoli przygotowywać się do tego, by się przed tym 1-1-1 obronić.
Ewentualnie rozważałem jeszcze, że to będzie agresja z dwóch baraków, ale gdyby tak miało być, to gdzieś tutaj w tej bazie widziałbym już prawdopodobnie te budowane drugie baraki, a ich nie widziałem, więc no, bardziej skłaniam się ku temu, że raczej jest to one-on-one, a ze względu na to, że jest to one-on-one, no to przygotowanie. Przygotowanie, po pierwsze, nie biorę expa na początku i idę w gatey i idę w jakąś technologię. Technologie przeciwko one-on-one można dobrać tak naprawdę dowolnie. Są tacy, którzy używają Starporta, są tacy, którzy używają Immortali, tyle, że Immortale są najlepsze z Chartlotami. Dobrze, i co w tym momencie? W tym momencie niestety tracę Zerota, troszkę słabo tu zmajkrowałem, ale co widzę? Widzę reaktor na barakach i widzę obronny bunkier. To oznacza albo 1-1-1 po prostu, albo oznacza to Banshee z jednej bazy w ekspansję. Ale raczej skłaniam się ku temu, że jest to 1-1-1. I jak się też okazało, zresztą miałem rację. Dobrze, teraz tak, spójrzmy na ekonomię cały, mam lekkiego supply blocka oczywiście, jak żeby inaczej. Zawsze w takich stresowych sytuacjach, wtedy kiedy zdaję sobie sprawę z jakiegoś nadchodzącego sera, zawsze troszkę ociupinkę się gubię. I w tym momencie widzicie supply blocka, ale tutaj już jeden, drugi pylon sobie idzie w drogę. Jeszcze jedna rzecz, staram się nie trzymać tutaj produkcji, bo wiecie już, że to jest 1-1-1 w jakiejś tam odmianie, także nie trzymam tej produkcji otwartej. Raczej właśnie na przykład APM, żebyście sobie mogli popatrzeć, jak świetnymi jesteśmy graczami obaj, tak ja, jak i Entaro Adyun. Dobrze, czyli tak, produkuję już sobie jakąś armię, wyprodukowałem sobie jednego obsa, ponieważ cały czas gdzieś tam jest u mnie ta myśl, że to będzie Banshee, w związku z czym trzymam w pobliżu bazy tego obserwera i tu jeden obserwer był, cofnę na chwilę, pozwolę sobie te kilka sekund, tu był obserwer i bardzo dużo zobaczyłem, bardzo dużo zobaczyłem. Widzę już, że nie jest tak naprawdę w tym momencie 1-1-1, tylko są dwa starporty. Dwa starporty, to jest bardzo specyficzna odmiana 1-1-1. Co oznacza, że są dwa starporty? To znaczy, że skoro widziałem tylu marinesów, to nie będzie miał dostatecznie dużo gazu na siege tanki i siege techa. To jest jeden wniosek, który sobie wysnułem. Czyli decyduję się, żeby pójść w Blinka, ponieważ jak we własnej głowie sądzę, mam mało czasu, mam bardzo mało czasu, wobec czego szybciej uda mi się dostać Blinka i wykorzystać te stalkery, które już mam i te gatey, niż na przykład wybudować Stargate'a, ale to jeszcze jeszcze troszkę czasu do tego. Widzimy, że tutaj jest jakiś taki proxy pylon na wszelki wypadek. Patrzę tym probkiem, czy nic przypadkiem tutaj nie idzie. I bardzo ważne jest skautowanie w przypadku obrony przed 1-1-1. Mam tutaj ustawionego probka, tutaj ten probek wcześniej patrzył na Xel'Naga Tower. Czy już idzie atak? To jest bardzo ważna wiedza. Być może powinienem tego probka ustawić no nawet tutaj, by mieć jeszcze wcześniej tę wiedzę, ale nie zdecydowałem się na to. Jeszcze jedna informacja, jeśli chodzi o moją strategię. Czemu zrobiłem Nexusa? Nexusa zrobiłem z dwóch powodów. Tu mam całkiem sporo probek, więc mógłbym, i chyba nawet to zrobię za kilka chwil, mogę je przetransferować spokojnie. Druga rzecz, Nexus, jak większość Terran wtedy, kiedy widzi Nexusa w expie, niszczy go. Po prostu niszczy go. I to jest 400 minerałów, które celowo poświęciłem tylko i wyłącznie po to, żeby Terran się tutaj zatrzymał na kilka chwil i zniszczył tego expa. Probki można wycofać, będę miał zwiad, że Terran idzie, probki będę mógł wycofać wcześniej. Zawsze parę więcej minerałów mam, prawdopodobnie nawet okaże się, że opłacał mi się ten Nexus, jeśli chodzi o wydobycie. A zyskam kilka cennych sekund do obrony. Ale dobrze. Buduję Immortale, ponieważ nie wiem do końca, co się dzieje. Jest już 10, 11, zaraz minuta, a cały czas ten atak nie wchodzi, czyli spodziewam się, że Terran zaczął robić też coś dziwnego. 1-1-1 zwykle wchodzi właśnie w tym czasie, a widzę, że o, dopiero teraz się rusza. I co widzę? To jest bardzo ważna informacja. Widzę 7 Banshee, nie wiedziałem, ile ich jest tak naprawdę, ale wiedziałem, że jest ich dużo. Widzę dużo Marinesów, widzę SCV-ki, które mają dwa cele. A. Buforować trochę obrażeń, B. Reperować te Banshee i widzę jednego Ravena z dużą ilością energii. Czyli w tym momencie wchodzi już ten atak i mam dwa pylony.
Może się jeszcze do czegoś przydadzą. Na wszelki wypadek warto je mieć w kilku różnych miejscach mapy. Jeśli jesteście protosami, to dobrze wiecie, że warto. I dobrze, mam już tę jedną bardzo ważną informację. I co jeszcze mam? Spójrzmy na jednostki. 4 stalkery, 2 immortale, 10 zylotów, czyli kompozycja bardzo kiepska. Mogłem troszkę więcej tych stalkerów wybudować. Ale mam w drodze starporta, ponieważ no, spodziewałem się, że tych banshee będzie więcej. I miałem też troszkę czasu, by wybudować te jednostki. I cóż, ten probek za chwilkę zostanie zabity kilkoma shotami z tych banshee. Żadnych upgrade'ów na banshee nie ma. Wiem już, że wchodzi ten atak, więc tutaj zaraz powinienem wycofać probki. Probki wycofałem. Dokładnie tak. Chrono boostuje Feniksy. Widzę, że ta jego siła składa się głównie z Marinesów i z Banshee, wobec czego Feniksy przeciwko Banshee są po prostu doskonałe. Tu kilka... Jednym zelotem próbuję wejść w minerałki i coś tam ugrać z tyłu, ale było bardzo dużo Marinesów. Tych Marinesów w tej chwili widzimy jest 35. To jest bardzo duża siła Marinesów. Mam w tej chwili 6 stalkerów, dużo zelotów. Dosyć kiepsko są ustawieni, ale to jest też nie do końca przypadkowe, ponieważ stalkery są w pierwszej linii, bo tutaj mogę rzucić force fielda i atakować stalkerami Banshee. Mam już jednego Feniksa, no i teraz będzie walka mikro. No powiem wam, że ta gra była bardzo bliska, jeśli chodzi o jej zakończenie i to nie jest tak, że chwalę się swoją wygraną, tylko po prostu chcę pokazać, jak nawet będąc, mając wiedzę o tym, że idzie one-on-one, ciężko jest się czasami przygotować, te decyzje są bardzo trudne, ale za chwilkę zobaczycie, jak się to wszystko potoczy, ta jedna główna walka. Czyli dobrze, to puśćmy powoli w takim razie. Jeden Marine spadł. Czy będzie dobry force field? Będzie force field całkiem niezły, ale tutaj Banshee i Point Defense Zone, niestety Point Defense Zone bardzo dużo daje, nie ma już w tej chwili żadnej energii, ale tu są te Feniksy. Feniksami mogę, jak widzicie, dosyć szybko niszczyć te Banshee, ale jest też bardzo dużo Marinesów, a Marinesi zjadają Feniksy bardzo szybko, w tym, że bardzo dobrze majkrować. Wszystkie zloty praktycznie, które wcześniej miałem, już padły. Niszczę tymi Feniksami te latające jednostki i warpuję cały czas nowych zlotów po to, by jakoś sobie dać radę z tymi jednostkami. Immortale są dobre przeciwko Marinesom, wbrew pozorom, ponieważ mają bardzo dużo armoru. I cóż, mi zostało 2 Feniksy i w tym momencie jestem w opłakanej sytuacji, szczerze mówiąc, bardzo opłakanej sytuacji. Nowe zeloty, muszę tymi Feniksami zniszczyć jak najwięcej Banshee. Zeloty mają charge'a, wcześniej zrobiłem charge'a, o czym nie powiedziałem. 2 Feniksy, czy uda mi się zniszczyć wszystkie te Banshee? Feniksy w tej chwili nikt nie atakuje, mam 3 Feniksy i zaczyna uciekać Marinesami, także wiem, że w tym momencie nie jestem w najgorszej sytuacji, 3 Marinesy nie tak szybko przedrą się przez moje Feniksy, ale nie mam żadnych innych jednostek, gdy ten Immortal regeneruje cały czas tarczę. I straciłem Nexusa. Mam 500 z kawałkiem minerałów. Widzę, że się wycofuje Terran. Wycofuję. Mogę tu jeszcze poniszczyć te Banshee, co zaraz prawdopodobnie zrobię. Będę za nimi leciał i próbował zniszczyć. I sytuacja moja w tej chwili jest nie najlepsza. Nie najlepsza. A raczej wydawałoby się, że jest nie najlepsza. Ale jak widzicie... Okej, to wymaga niestety cofnięcia z powrotem. W tym czasie, kiedy tutaj cały ten wielki atak Terrana miał miejsce, jeszcze troszkę teraz odpauzujemy i przyspieszymy. Przyspieszymy. Dwa zeloty robiły po prostu jesień średniowiecza z linii minerałów Terrana i Terran nic z tym nie zrobił. To był jego podstawowy błąd, więc w tym momencie mimo to, że ja straciłem prawie całą armię, mam w pewnym sensie przewagę. Terran ma oczywiście muły, tak? Wiadomo, Terran ma muły, więc to wydobycie będzie miało najgorsze. Ale nie ma zbyt wiele wydobycia. Ja mam probek więcej, więc jeśli odbuduję tego Nexusa, to będę miał szansę się wybronić w ostatecznym rozrachunku przed tym atakiem. Także w tej chwili, jeśli chodzi o Incom, Terran go ma, oczywiście, wiadomo. Ale dzięki tym kilku Feniksom i Graviton Beamie nie będzie miał tych mułów, więc Incom będzie już znów praktycznie zerowy. Widzę, że nie ma drugiej bazy i widzę też, że tutaj cała gromada Marinesów się zbiera. Musiałem skancelować Nexusa i zwarpować paru zelotów, by się przed tym wybronić. Także wszyscy ci Marinesi za kilka chwil także zostaną zniszczeni, jak widać, ale wiem też, że nie mam żadnych minerałów. Nie mam żadnych minerałów, nie mam żadnego wydobycia, więc mam tylko to, co mam.
i jestem w bardzo kiepskiej sytuacji, także w tym momencie to już przestał być mini quasi pseudo tutorial przeciwko 111, bo jak widzicie, ta obrona mi się średnio udała. Udało mi się nie zginąć, ale niestety nie udało mi się też wygrać. W tym momencie Terran ma 3 Marinesów, 4 Banshee i 5 SCV-ek. A ja mam 2 Zelotów, Immortala i 3 Feniksy, no i mnóstwo probek. To jest bardzo ważne w tym momencie i Banshee nie mają Cloaka. Mam 2 obserwery co prawda na mapie, ale oczywiście nie udało mi się zabrać tych obserwerów ze sobą. Tutaj będę zrzucał tych Zelotów, rozwalał Banshee swoimi Feniksami. Świetny micro z mojej strony tego Immortala i będę starał się zniszczyć wszystko co tylko się da. Czy uda mi się uratować Immortala? Nie, straciłem tego Immortala niestety. No i w tym momencie jesteśmy obaj w opłakanej sytuacji, ale ja mam troszkę więcej niż tylko jednego Marinesa. Wobec czego w ostatecznym rozrachunku, czego się domyślacie, uda mi się wybronić przed tym atakiem. I tak oto za kilka sekund skończy się ten troszkę dziwny mecz, przyznam się szczerze. Ale, a to jeszcze będziecie mogli zwrócić uwagę na moje doskonałe micro z wykorzystania tego Warp Prisma. To bardzo zabawne. Dobrze. Wobec czego? No ten tutorial, tak jak mówię, to jest tylko jakaś tam drobna pokazówka tak naprawdę. Tutorial to może być wielkie słowo na temat tego, co można zrobić przeciwko 1-on-1. Ten 1-on-1, szczerze mówiąc, był dosyć kiepski. Widziałem dużo lepsze tego typu buildy. Buildy, w których dużo wcześniej ten atak wchodził i był potężniejszy właśnie między innymi przez siege tanki. I przeciwko takim siege tankom charge u zelotów jest kluczowy. Jest naprawdę kluczowy. Kluczowe jest to, by mieć charge w zelotach i wymieć gdzieś pylony, najlepiej gdzieś bliżej może, po to, by móc zwarpować zeloty z drugiej strony i zaabsorbować część tych strzałów siege tanków. No ja wiedziałem, że to będą głównie jednostki ze Starportu, czyli najpewniej Banshee, więc no ten pylon raczej miał pełnić funkcję ewentualnego miejsca do zrzutu, no powiedzmy do warpu zelotów, które miałyby tam harasować linię minerowną, i w ostatecznym rozrachunku udało mi się. Ale sami widzicie, jak bardzo bliski przegrania byłem tego meczu. Dobrze, więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Napiszcie w komentarzach, jakie macie swoje sposoby na obronę przed 1-on-1, a Terranie niech może napiszą, czy stosują jeszcze tą taktykę, czy rzeczywiście jest taka dobra, czy cały czas jest dla nich skuteczna. No jest, moim zdaniem jest naprawdę potężna i dobrze wykonany 1-on-1 wymaga naprawdę doskonałego podejmowania decyzji i tego troszkę mi jeszcze brakuje, ale ten mecz wygrałem. Kciuk w górę, jeśli cieszyliście się, że udało mi się wygrać ten mecz. Dzięki wszystkim za uwagę i do następnego kasta.